Może twoja mama mogłaby ją odebrać, co? Tak, ale mama będzie dopiero w Krakowie po południu. Ale spokojnie, Rafał, przyjedziesz szybciej. Dzień dobry. Proszę panią, bo tutaj przywieziono wczoraj moją córkę Julię Malewicz i czy ja bym mogła ją na chwilę zobaczyć? Dobrze, spokojnie, proszę poczekać, zadzwonię po panią dyrektor, dobrze? Dobrze, dziękuję. Pani dyrektor, proszę zejść do rejestracji. Dziękuję. Proszę chwilkę poczekać, pani dyrektor, zaraz zejdzie. Dziękuję. Dzień dobry. Proszę panią, bo tutaj przywieziono wczoraj moją córkę Julię Malewicz. Czy ja bym mogła na chwilę do niej wejść i dać jej rzeczy? Rozumiem, ale odwiedziny dopiero zaczynają się o godzinie 9. Proszę panią, ona jest taka malutka, ona jeszcze nie ma nawet 2 latek. Pierwszy raz spędziła noc beze mnie, nawet swojej Andzi nie wzięła. Przykro mi, ale nie mogę panią wpuścić. Mamy procedury swoje i niestety nie ma takiej możliwości. Dobrze, proszę panią, ale ja naprawdę nic nie zrobiłam. To oni zabrali mi ją siłą, to nie była moja wina. Bardzo panią prosimy, no. Nasza koleżanka jest najbardziej odpowiedzialną matką na świecie. Najwspanialszą. Niech ją pani zrozumie, proszę. Nie wiem, niech mnie pani wpuści, albo chociaż ze mną porozmawia. No dobrze, proszę. Poczekajcie. Bardzo przepraszam, ale ja po prostu odchodzę od zmysłu. Spokojnie, proszę. Jak przypomnieć, jak się nazywa dziecko? Julia Malewicz. Proszę tutaj chwileczkę zaczekać i proszę dać mi tę torbę, dobrze? Julka! Halo, Julka! Nie może proszę pani tutaj wchodzić. Nie wolno. Proszę tutaj wrócić natychmiast, nie może pani tam chodzić. Proszę panią. Pani córka jest bezpieczna. Nic się nie dzieje. Jeśli nie odbierze jej opiekun zatwierdzony przez sąd, nie może pani się z nią kontaktować. Ale ja wejdę tylko do niej na chwilę i tylko ją przytulę, dobrze? Nie ma takiej możliwości. Proszę panią, za chwilę będzie tu mój mąż. Ja nie chcę nic, tylko chcę ją po prostu przytulić. Proszę panią, więc proszę poczekać na męża. Z tego, co widzę w dokumentacji, wszystko jest w porządku. Dziecko jest zdrowe i zadbane. Nie powinni mieć państwo żadnych kłopotów z odzyskaniem dziecka. Pani dyrektor, przyjechał nowy chłopiec z przemocy domowej. Bardzo. Proszę bardzo zaprowadzić dziecko do siedlicy. Widzi pani, proszę się uspokoić i bardzo przepraszam, musi pani już iść. Do widzenia. Kasiulka, będzie wszystko dobrze, Rafał już jedzie. Odbierze Julcię, zobaczysz. No, właśnie, gdzie jest Rafał? Skończy. I kurde, on nie zostawił telefonu w torbie Julki? Nie, tata mu dał. Czyli to dzwonię do taty. Rafał, gdzie ty jesteś? Lukasia, Aldo, jestem w drodze. Musiałem zatrzymać się na stacji pod Częstochową. Rafał, no to co ty idziesz z tego Gdańska? Już dawno powinieneś tutaj być. Ale nie krzycz na mnie. Słuchaj, od wczoraj nie śpię. Tak, jestem w trasie i co chwilę muszę zatrzymywać się na kawę. Rafał, Julka siedzi tam sama, rozumiesz, z jakimiś obcymi ludźmi, a ty sobie będziesz kawę pił. Kasia, spokojnie. Kasia, nie tam, gdybyś była bardziej odpowiedzialna. Słucham? Trzeba jej było po prostu nie przywozić do tego cholernego pubu. Dobra, wiesz co, nie będę tak z tobą gadał, będę za 2 godziny.